Dzień dobry, witam się z wami dzisiaj bardzo radośnie, w specjalnym właściwie i dodatkowym odcinku podcastu. Bo dzisiaj, 27 września, wyszła nowa płyta Michała Bajora, kolor café, przeboje włoskie i francuskie. Mam wobec niej ogromne oczekiwania. Jestem. Bardzo ciekawa, co, co na niej jest, bo znam do tej pory tylko dwa utwory, ale one wysoko podnoszą poprzeczkę. Zabieram się za pierwsze przesłuchanie i postanowiłam, że nagram podcast. Nie wiem, czy to wyjdzie, nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale zróbmy to, po prostu to zróbmy. Mam na imię Justyna, witam w kolejnym odcinku podcastu Waszy Słowa, a dzisiaj porozmawiamy o kolor kafe Michała Bajora. Nie oczekujcie dzisiaj ode mnie profesjonalizmu, będę bardzo rozemocjonowana, bo tak jak Wam mówiłam, mam naprawdę ogromne oczekiwania wobec tej płyty. Początkowo nie miałam, początkowo myślałam sobie, że a, no płyta, przeboje włoskie, francuskie, ok, mniej więcej wiem czego się spodziewać i przyznam Wam szczerze, że przez długi czas myślałam sobie no fajnie, nowa muzyka, ok, ale bardziej cieszyła mnie wizja nowej trasy koncertowej, bo na poprzedniej byłam trzy razy i po prostu chciałam już czegoś, czegoś nowego, ale kiedy usłyszałam piosenkę Ty i Ja, która właśnie otwiera tę płytę, to już wiedziałam, że to będzie płyta niezwykła. Ta piosenka to jest miłość od pierwszego przesłuchania ogromne wzruszenie w ogóle niesamowity tekst, muzyka, no a dodając do tego głos Michała Bajora i te emocje, które w tej piosence przekazuje, to jest coś niesamowitego. Właśnie tak jak powiedziałam, płyta otwiera, znaczy Ty i Ja otwiera płytę, dlatego tę piosenkę przesłuchałam jako pierwszą teraz znowu, choć słyszałam ją wcześniej, to emocje absolutnie te same. Ta piosenka to jest majstersztyk. I ja wiem, ja wiem, że można powiedzieć, że ja o każdej piosence Michała Bajora mogę powiedzieć, że jest ma majstersztykiem i że Każda piosenka mnie zachwyca, ale uwierzcie mi, że to jest coś niesamowitego. Nie pamiętam kiedy coś tak bardzo mnie zachwyciło, jeżeli chodzi o Michała Bajora i w ogóle muzykę. No nie wiem, dawno nie przyjęłam żadnej piosenki tak bardzo emocjonalnie jak, jak tej, także bardzo serdecznie Wam polecam wyszukać sobie piosenkę Ty i ja Michała Bajora i sobie jej po prostu posłuchać, bo to jest, to jest cudo. A ja. Pozwolicie, pójdę posłuchać kolejnej piosenki. Poczekajcie, czy ja powiedziałam, że to jest wersja włoskiej piosenki Sudinoj? Mam nadzieję, że dobrze to powiedziałam. W każdym razie włoska, włoski oryginał jest bardzo przyjemny, natomiast w ogóle nie ma w nim takich emocji, w ogóle nie jest wzruszający moim zdaniem. Jest taki bardziej melodyjny, może taki, taki do pobujania się troszeczkę. A ta wersja Michała Bajora jest bardzo emocjonalna. I nie tylko ja tak sądzę, bo tak jak mówiłam, słuchamy już wcześniej, i kilka, moich, i kilka moich znajomych też już słuchało je wcześniej i potwierdzają moje słowa. Także nie wiem, czy ja to dodałam na początku, ale nagram najwyżej, wy... udaje się do słuchania dalej. Następna piosenka to Kolor Cafe, która też, jak pewnie wiecie, jest, jest pierwszym singlem z tej płyty. Jeżeli słuchacie mnie na YouTube, to podl podlinkuję ją w opisie. Co ja mogę powiedzieć o tej piosence? Jest zupełnie nietypowa. Jeżeli chodzi o Michała Bajora, i mówiłam to chyba w podcaście o tym, co mi dają artyści, że ta piosenka jest bardzo melodyjna, taka bardzo lekka, i powiedziałabym nawet, że trochę nie Bajorowa, ma on tam taki bardzo lekki głos, i ja tutaj nie chcę powiedzieć, że Bajor śpiewa same jakieś takie legendarne, smutne, dramatyczne utwory, bo nie, i wszyscy o tym dobrze wiemy. Natomiast ta piosenka jest naprawdę w, w moim odczuciu wyjątkowo lekka. Jedyne, co jest dla mnie dziwne, i co jest dla mnie minusem tej piosenki, jest to, że ja mam świadomość tego, jaką dobrą dykcję ma Michał Bajor, a nie do końca czasami rozumiem, co śpiewa. I to jest dla mnie naprawdę zaskakujące, ale to tylko tak momentami, więc nie wiem. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale. Troszeczkę mnie to zaskoczyło, przyznam szczerze. Teledysk bardzo przyjemny, nieoczywisty też. Ja jestem na tak, bo to jest naprawdę, po takiej bardzo emocjonalnej piosence jak Ty i Ja, kolor kafe, to jest takie właśnie bardzo fajne oderwanie się i można się troszeczkę pobujać. Dlaczego nie? Pobujajmy się. A ja idę słuchać kolejnej piosenki. Wow. Kolejną piosenką jest Bez Sił Ballada, w oryginale Rzysuj Maladę, Dalidy. Więc co ja mam więcej Wam powiedzieć o tej piosence? Jest, jest przepiękna jest przesmutna. No i w końcówce Michał Bajor śpiewa po francusku, co mnie już całkowicie rozwaliło. Także ja więcej nie mam nic do powiedzenia. Idę słuchać sobie komediantów, bo wiem przynajmniej, że to jest lekkie i że to jest nawór, więc... Naprawdę ja nie wiem, co ja mam mówić o tej płycie. To jest, jakiś... to jest jakieś szaleństwo. Ja naprawdę nie wiem, czy ja wstawię ten podcast, bo, bo... nie mam słów. Po prostu nie mam słów. Kolejną piosenką są komedianci, w, w oryginale śpiewane przez Szarla Aznawura. I tutaj trochę mnie serce boli, że muszę to powiedzieć, ale kocham Aznawura i wolę jego wersję komediantów. Ale to nie znaczy, że wersja Michała Bajora jest zła. Wręcz przeciwnie, jest super. Potańczyłam sobie tutaj troszeczkę, pobujałam się. Jest... I chciałam tutaj przy okazji powiedzieć, że Tłumaczenia do tej płyty, jeszcze nie wiem czy do wszystkich piosenek, ale teraz sobie sprawdzam po kolei, robił Rafał Dziwisz. I ja tutaj dziękuję panu Rafałowi, bo jest świetnym tłumaczem i robi takie przykłady, że, że mam ciary. No na pewno tego nie będzie słuchał, ale gdyby jakimś cudem tego przesłuchał, to panie Rafale, to jest cudowne, uwielbiam. A w tej piosence. Moje serce roztopił wers, chcę mój drżący głos wam oddawać. No, czy to nie jest wspaniale? wspaniałe? Ja wiem, że przeczytałam to zupełnie bez sensu, ale no, no, po prostu w punkt. Idealne. No i w końcu humor troszeczkę lepszy, bo tej balladzie to mi trochę zsiadł po tej balladzie. Kolejna piosenka to quando quando. Przepraszam, że mówię tak szybko, ale no, emocje. Jest. No, ja mam już banan na twarzy i jestem bardzo zadowolona z tego. To wszystko jest takie taneczne. Mam wrażenie, że na tym koncercie, na tej trasie chyba będziemy tańczyć, bo wszystko na to wskazuje. Quando quando nie jest zaśpiewane w przykładzie, jest zaśpiewane w oryginale, jest lekkie. No wszyscy znają quando quando. A jeśli. A jeśli chcecie poznać świetną wersję Quando Kwando, to bardzo was proszę, posłuchajcie nowej płyty Michała Bajora. Chciałabym, żebyście widzieli moje miny podczas kolejnej piosenki z tej płyty. Nazywa się ona Miłość to jest gra, i w oryginale wykonuję ją, i teraz uwaga, jak, jak to zawalę i nie powiem tak, jak być powinno, to mnie poprawcie, ale naprawdę nie wiem dokładnie, jak się czyta te imię, to imię i nazwisko. Żoda są. W oryginale śpiewa to. Ja wiedziałam, że to będzie dobre. Od kiedy, Bo wiedziałam, że to będzie na płycie, więc byłam przekonana, że to będzie naprawdę coś. Ale się nie spodziewałam tego, bo wiecie, tu się zaczyna jakaś taka melodia, która jest taka. Rzeczywiście coś jest w tych takich włoskich melodiach, że one są wszystkie takie taneczne i, I nie są jakieś takie przerażająco smutne. No i wszystko niby w porządku, tekst super znowu. Aż tu nagle Michał Bajor zaczyna śpiewać te refreny w taki sposób, że otworzyłam szeroko oczy i nawet trochę mi się pisnęło, bo jak mocno, i jak tak. Hmm, jakby to powiedzieć? No, źle bym powiedziała, gdybym powiedziała, że to był krzyk, ale to było tak wysoko, i, i wow! <grym> Naprawdę! Ja się wiecie, nie znam na muzyce, więc nie potrafię powiedzieć, co tam dokładnie zrobił Michał Bajor, ale w refrenach śpiewa tak jak nie on. To znaczy, nigdy w takich rejestrach. Ja nawet nie wiem, czy to są rejestry. Ja nie wiem, co to jest. W każdym razie śpiewa tak bardzo, bardzo mocno ten refren i przypomniało mi to jego nagrania z dawnych lat, gdzie on to, rzeczywiście mu się zdarzało tak mocno zaśpiewać, ale wow, jaki refren. Jezu, jestem, jestem w szoku I, i super to było. Bardzo mi się podobało. I ja nie wiem, ja w tym podcastie nie będę mówiła tylko super, wzruszyłam się, było ekstra, ale tak było właśnie. Piękna ta piosenka jest, fantastyczna, a do tego nie jest to taka, mimo że ma tekst smutny i, i nie jest taka bardzo radosna, to ta muzyka i ten głos sprawia, że jest jakaś taka bardzo pozytywnie emocjonalna, tak to powiem. Wow, no dla mnie, wow. Ja naprawdę byłam w szoku, kiedy słuchałam. Super. Kolejna piosenka jest piosenką, na którą bardzo czekałam, bo to hymn miłości Edith Piaf. Ja Piaf kocham, uwielbiam jej ten mocno, emoc mocno emocjonalny. Ten głos pełen emocji. Ona ma taki. Jej głos jest szorstki w jakiś sposób, ale piękny, emocjonalny. No to jest artystka niezwykła. I co ja w ogóle Wam tłumaczę? Przecież wszyscy wiemy, kim była Eddie Piaf, jaki ma wspaniały. Miała. Ma! Bo przecież słuchamy jej do dzisiaj wszyscy. Znaczy, to znaczy, nie. nie Pierzcie poprawkę na to, co ja dzisiaj mówię, naprawdę. W każdym razie no wszyscy wiemy, jaki głos miała Edith Piaf, tak mi się wydaje. I wiemy, że to był głos bardzo charakterystyczny i po prostu wspaniały. To jest legenda, i myślę, że trudno się mierzyć z legendą. Byłam bardzo ciekawa przekładu, a tu się okazuje, moi drodzy, że Michał Bajor śpiewa to w oryginale, po francusku. I ja jestem po prostu tak przeszczęśliwa, że on to śpiewa po francusku, bo naprawdę się trochę bałam tego, tego przekładu. Wiadomo, ta piosenka ma historię i bardzo się cieszę, że właśnie została zaśpiewana w oryginale. Wiecie, czasami mówią, że Michał Bajor to polski Aznawur, a ja bym bardziej powiedziała, że jeżeli chodzi o emocjonalność w głosie, tą taką... Nie chcę powiedzieć szort, szorstkość, bo to jest złe słowo, ale te głosy są bardzo mocne. Dla mnie Aznawur ma najpiękniejszy głos na świecie, ale nie ma takiego charakterystycznego głosu, jak pijaw, czy. <noise> jak pijaw, czy Bajor. Ja teraz nie chcę mówić, że Michobaju jest polską pijaw, bo nie o to mi chodzi. Ale chciałabym powiedzieć, że gdybym miała porównywać gdzieś te, tę siłę głosów, to moim zdaniem bliżej jest do pijaw niż do Aznawura. Aznawur jest jak kocyk, który otulacie. Jest taki milutki. Ja nie mówię, że wszystko teraz brzmi źle, co mówię, ale chodzi mi o to, że temperatura ich głosów jest moim zdaniem podobna. No i dlatego. Naprawdę, naprawdę bardzo się cieszę, że to jest zaśpiewane w oryginale, jest zaśpiewane przepięknie, fantastycznie. Mnie się podoba tak samo bardzo jak wersja Piaf, naprawdę, mimo że Piaf naprawdę kocham całym ser sercem. <grym> Mnie podoba się tak samo jak wersja Piaf, naprawdę. Fantastyczna płyta, jejku, jestem taka zadowolona z tego, co się tutaj dzieje. Ciao mała, jak się masz? To taka rzeczywiście typowo włoska piosenka i bardzo da się tu wyczuć. Te piosenki są dziwne, bo tak właściwie tekst nie jest zbyt radosny, a muzyka, a muzyka wskazywałaby na to, że trzeba wstać i tańczyć. Nie wiem, co sądzę o tej piosence. Zaśpiewana bardzo, zaśpiewana bardzo wydaje mi się podobnie do wcześniejszej, ale jednak jakoś tak bardziej lekko. Ale to nie tak, że ta piosenka jakoś znacząco odbiega od reszty. Po prostu miły przerywnik dla emocji, no ale nie wiem. Sama nie wiem, co o tym myśleć. Bardzo mi się podobało, jak Michał Bajor śpiewa. Tę piosenkę? No i tyle, chyba na tym zakończę po prostu. Kolejna piosenka to Bambino świetna, słychać tam tyle instrumentów fantastyczna muzyka, bardzo mi się podoba jeżeli chodzi o, no świetna jest, po prostu jest świetna po co ja nagrywam ten podcast, skoro cały czas mówię w kółko jedno i to samo, ale też przekład mi się bardzo podoba, taka żartobliwa i, i yy, na przykład zdania w stylu, do celu nie pędź tak jak Pendolino, bardzo mi się to wszystko podobało, świetna, naprawdę, N nie wiem co mam powiedzieć, więcej 40 razy właśnie powtórzyłam że jest świetna, ale jest bardzo taka yy, rozbawiająca no i ta muzyka w tle, bardzo mi się spodobała muzyka w tle, wcześniej chyba jakoś tak się bardzo nie przysłuchiwałam instrumentom, a tu ich było naprawdę dużo, a ja jestem trochę przygłucha, więc jak już słyszałam, to na pewno ich było bardzo dużo. Przepraszam, Sofia Loren, ale Mambo Italiano w wykonaniu Michała Bajora to jest taki sztos, że może się schować. Przepraszam, uwielbiam Sofia Loren, nie mam nic do niej absolutnie, ale to Mambo Italiano to jest po prostu jakieś szaleństwo. A głos, to co robi z głosem Michała Bajor w, w refrenie, to jest jak... No to jest. Ja nie wiem, co wam powiedzieć, ja mam mętki w głowie, ale to było super i chcę przesłać tego jeszcze raz, ale wiem, nie ma teraz czasu na to. Teraz nagrywam podcast i słucham wszystkiego tylko jeden raz. Super to jest! Mambo Italiano! Wow! No wszyscy chyba znają mambo Italiano, prawda? I co tu może zaskoczyć? A jednak może? Może zaskoczyć głos Michała Bajora. Super! Jej, ale świetna płyta, jestem naprawdę taka szczęśliwa. I teraz przyszedł czas na piosenkę, której chyba byłam najbardziej ciekawa, bo nie wyobrażałam sobie, jak zrobi to Michał Bajor. Chodzi mi o Bella Ciał. Bo są takie właściwie, dla mnie, ja tak uważam, takie dwa sposoby wykonywania tej piosenki. Albo jest bardzo mocno, bardzo rytmicznie, albo jest tak właściwie prawie, że balladowo i bardzo smutno. I zastanawiałam się, w którą stronę Michał Bajor pójdzie, a poszedł... Powiedziałabym, że tak w środek, bo muzyka jest taka mocna i dość, dość rytmiczna. Natomiast przyznam, że mnie trochę zasmuciła ta piosenka. Szczególnie, że była po Mambo Italiano, która jest szalona i, i radosna. Sama nie wiem, czy to jest to, co, czego się spodziewałam. No nie, bo ja się niczego nie spodziewałam. Nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. Podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Chyba wolałabym. Tę bardziej rytmiczną wersję i mocniejszą, ale to było dobre. To było po prostu dobre. No nie wiem, muszę to jeszcze przemyśleć. Kolejną piosenką jest jak ten śnieg pada. I tutaj wiedziałam, że będzie fantastycznie, bo wiedziałam, że to będzie przekład Jeremiego przybory, a wszyscy wiemy, mam nadzieję, że. Kocham Jeremiego jego przyborę całym sercem i wszystko, co wyjdzie spod je, wyszło spod jego pióra, jest dla mnie idealne i fantastyczne, więc, więc ta piosenka też jest idealna i fantastyczna, bo połączenie y, przybory i Bajora to jest najlepsze możliwe połączenie. Także jestem oczarowana po prostu. Tiko Tiko przypomina mi trochę stonowany luz. Uwielbiam takie zabawy słowem. Bardzo mi się podoba to, jak szybko przechodzi się od jednego rymu do drugiego i jak to wszystko ze sobą współgra. I to jest takie lekkie, znowu powiem, że do tańczenia, no trudno. Przecież ja i tak tu wszystko ciągle powtarzam, więc nieważne. Ale wow, <grym> bardzo mi się podoba. Ja w ogóle uwielbiam stonowany luz, więc jak są piosenki podobne do stonowanego luzu, to ja jestem, ja, ja w to wchodzę. I znowu wracamy do trochę smutniejszych piosenek. Zdali, uwielbiam, tytuł tej piosenki to zdali, uwielbiam, jak Michał Bajor śpiewa takim głosem. I czy ktoś policzy, ile ja razy w tym podcaście powiedziałam Michał Bajor? Może nadam mu jakiś pseudonim. W każdym razie piękna piosenka i piękny głos. Uwielbiam, a tam na końcu jeszcze tej piosenki y, też śpiewa jednym z moich ulubionych głosów. No, fantastyczne! Nie wiem, to chyba tutaj zwracam się do fanów. Wiecie o jaki głos mi chodzi, na pewno. Jak tylko usłyszycie tę piosenkę, będziecie wiedzieć, dlaczego jestem zakochana. Naprawdę zakochana. Kolejna jest Edith, więc. Jak okazało się, że Michał Bajer wykonuje ją na odkofty do Korcza, czego się w ogóle absolutnie nie spodziewałam, to się rozpłynęłam na tej widowni. Uwielbiam tę piosenkę, bo kocham Edith Piaf, to już mówiłam parę razy w tym podcaście, ale powtórzę się. No tutaj, to też nie jest nowa piosenka, więc chyba nie ma tutaj co za dużo mówić. W każdym razie, nie tylko dla fanów Piaf, ale. Chyba przede wszystkim dla nich. By nie, by... By... Przepraszam, by nie być w życiu sam, to bardzo smutna piosenka. Mam ciary, mam ciarki, przeszły mnie dreszcze, przerwał mi telefon. W każdym razie oj, ta piosenka jest po prostu bardzo smutna. Wypisałam sobie tutaj fragmencik, wszystko oddałbym za miejsca w trumnie dwa. Nie wiem, jak Michał Bajor śpiewa o samotności, to mnie to rusza 300 razy bardziej niż normalnie. Piękna piosenka i smutna. Bardzo. A dwie ostatnie piosenki myślę, że wszyscy fani Michała Bajora już znają, bo to jest moja droga, i, bo to jest moja droga i walc na tysiąc pa, więc mm, o tym chyba już nic nie będę mówić, myślę, że i tak dostatecznie tutaj się rozemocjonowałam. Kilka słów podsumowania by się chyba przydało. Uważam, że jest to jedna z najlepszych płyt Michała Bajora od dawna. To znaczy, wszystkie poprzednie były fantastyczne, i cały czas mi się wydaje, że mówię coś nie tak tutaj. Ale ta płyta jest po prostu od A do Z bardzo, bardzo dobra. I ja jestem nią zachwycona od pierwszej do ostatniej nuty. Wiadomo, że było różnie i niektóre piosenki ruszyły mnie trochę mniej, trochę bardziej, ale cała płyta, jeżeli mam ją oceniać całościowo, nie wiem, kiedy mi się aż tak bardzo podobała cała płyta Michała Bajora. Chyba twarze w lustrach albo inna bajka? Nie wiem, teraz będę wymyślała, więc. W każdym razie płyta jest fenomenalna, jest fantastyczna. Ja się bałam przez to, że ta promocja jest jaka jest, że to będzie taka płyta trochę na odczepnego. Przepraszam bardzo, Panie Michale, po prostu zwątpiłam. Ale cóż to za ludzie bez wątpliwości, jak to Pan mówi? A tutaj ogromne zaskoczenie i to naprawdę bardzo pozytywne zaskoczenie. Wow, super płyta. Jestem w takim szoku i taki moment, i w głowie emocjonalny. No, warto było czekać te dwa lata, to jest coś niesamowitego. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o piosenki, to chyba żadna nie wzbudziła we mnie takiego zachwytu od pierwszej nuty jak ty i ja, i ją wam chyba polecam najbardziej z tej płyty. Jest po prostu wow. Ale to, co mnie poruszyło chyba najbardziej, to bez sił ballada jest po prostu. bez, bez sił jestem po niej. Emocjonalnie wykończona. Jestem troszeczkę po przesłuchaniu tej płyty. No ale cóż, byliście ze mną przy pierwszym przesłuchaniu płyty Michała Bajora, więc teraz tak naprawdę naocznie wiecie o tym, co dają mi w życiu artyści i co jest z tymi emocjami, dl dlaczego to jest takie ważne. I mam nadzieję, że mimo wszystko i mimo chaotyczności dotarliście do końca i że wam się podobało. Dajcie znać koniecznie, czy przesłuchaliście tej płyty i jak wam się podobała. Mi bardzo. Jestem absolutnie przeszczęśliwa. Jest cudowna. Jest naprawdę cudowna. Wszystkim bardzo polecam. Nie mogę się doczekać, aż będę miała już płytę fizycznie w, w dłoniach. Pędźcie do sklepów albo pędźcie na streamingi i słuchajcie, bo to jest naprawdę coś wspaniałego. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. To była rozemocjonowana Justyna i podcast warze słowa.